Siema, z tej strony ponownie Przemek z kanału Arachnohobia Hodowla Ptaszników. Witam Was w kolejnym materiale w tym kanale i w dzisiejszym odcinku ponownie odbierzemy sobie kokon. Tym razem od pająka, z którym użeram się naprawdę od długiego czasu, jeśli chodzi o rozmnożenie, o próbę rozmnożenia. Jest to konkretnie Nandu tripepy, czyli ogromny, rudy, amerykański czesacz. Samica ta zjadła mi bodajże 5 samców, czyli utopiłem w tych samcach ponad 500 zł, co przeliczając na wartość tego pająka detaliczną jest naprawdę sporą sumą. Z tego też powodu naprawdę gorąco liczę na to, że po, ojejku, prawie 2 latach posiadania tej samicy w końcu uda mi się odebrać zdrowy kokon, ponieważ to jest jej chyba pierwszy kokon, jaki miała w życiu. Nigdy nie dała się tak naprawdę dopuścić tak, żebym kopulację mógł zaobserwować. Chociaż ostatni samiec naprawdę zrobił robotę i ku mojej uciesze samica złożyła kokon. Zakładam, że bardzo ciekawi Was, jak to wygląda, więc bierzemy terrarium i sprawdzamy, co tam w środku drzemie. Dobra, zatem na kadr właśnie wchodzi Wam szkło z samicą Nandu Tripepy, która aktualnie wysiaduje sobie kulę. Kiedy kokon został złożony? Kokon został złożony równo miesiąc temu, 31 dni temu. Chyba był to nawet dzień, kiedy Loteria Metallica składała mi kokon, więc rano wchodząc na hodowlę uświadczyłem 2 cudowne kokony. Był to taki fajny strzał. Jeśli chodzi o wilgotność, jak widzicie, nie jest to wiór, natomiast jakaś wilgotność cały czas się tutaj utrzymuje. Generalnie przy Nandu nigdy nie mam w zwyczaju przelewać tych kokonów w momencie, gdy inkubuję. No i cóż, Nandu Tripepy to jest pająk, który straszliwie się czesze, dlatego jak zaraz zobaczycie, mam nadzieję, że samica będzie nam chciała oddać kokon, jest on cały we włoskach parzących, które naprawdę bardzo mocno mnie drażnią. Z tego też powodu takie oto rękawice przy odbieraniu kokonów pająków z Ameryki Południowej, głównie tych czesaczy, to jest bardzo fajna i według mnie obowiązkowa rzecz. Bierzemy się od razu za odbieranie penseta numer 1 i penseta numer 2. Zmienię Wam kadr, pokażę Wam tą samicę, jak to wygląda. No i liczę, że odbierzemy zdrowy, udany kokon Nandu Tripepy, bo powiem Wam, że no jest to kokon, na który bardzo długo czekałem, bardzo długo się natrudziłem, żeby go w końcu samica mi złożyła. I oprócz tego, no, bardzo przydałoby mi się młode tego gatunku w hodowli. Jak widzicie, mamusia siedzi sobie tam z kokonem. Jeśli chodzi o wielkość ciała, to ma ona grubo ponad 7,5 cm ciała. Zatem jest to niekwestionowanie jeden z największych pająków na mojej hodowli. Bardzo lubię ten gatunek, a zarazem bardzo go nie lubię. Dlaczego go lubię? Za swoje niesamowite rozmiary i jest to dosłownie taki orangutan. Mówię tutaj konkretnie o tych włoskach i o kolorze tych bardzo gęstych włosów. Nie cierpię go za to, że jest strasznie wredny, strasznie się czesze i nie chciał mi dać właśnie nigdy kokonu. Mam nadzieję, że dzisiaj ta szala mojej miłości i nienawiści bardziej przesunie się na korzyść tego bardziej pozytywnego odczucia. Spróbujemy jej odebrać tą kulę. Natomiast widzę, że nie mam bardzo ważnej rzeczy przy sobie. No słuchajcie, nie wiem, gdzie zapodziałem bambusową pałę, więc będziemy musieli sobie poradzić bez niej. Chociaż mam tutaj takie inne bambusiki. Ukradłem sklepowy bambus. Swoją drogą, jeśli potrzebujecie bambusowe pały, to zapraszam na sklep. No i co? Oddalę Wam nieco bardziej teraz perspektywę, żebyście mogli zobaczyć, jaka ta samica jest narwana. Trzeba bardzo uważać przy odbieraniu tego kokonu, żeby ona go nie zniszczyła. Widać, że na pewno go nie będzie chciała oddać, jestem tego przekonany. Trzeba go jakoś umiejętnie złapać, najprawdopodobniej za ten dzyndzel tutaj, i płynnym ruchem go stąd wydobyć. Dobra, mamy kokon, odkładamy go na bok. I w tym momencie trzeba przy okazji zamknąć samicę po to, aby nie wbiegła na terrarium i nam się nie zabiła, ponieważ nagrywam na regale. No i podejrzewam, że ta samica będzie mogła chcieć ten kokon odzyskać. Zamykamy szkło. Jak widzicie, no bardzo jest nerwowa. Nie ma co się dziwić. Zawsze powtarzam, że zabieramy takiej samicy potomstwo, więc no, raczej w humorze nie powinna z tego powodu być. Bo mimo tego, że jest to dosyć w sumie popularny pająk w hodowlach, to naprawdę jest zdecydowanie wart uwagi i myślę, że jeśli nie denerwujemy Was włoski parzące, to faktycznie możecie się w taki gatunek zaopatrzyć. No tutaj zresztą, jak widzicie, kopulacja wylinka, kopulacja wylinka, kopulacja, no i finalnie mam nadzieję, że będę mógł zaraz dać białą naklejkę z radością na to szkiełko. No ale na pierwszej kopulacji zjadło mi 2 samce, drugiej kopulacji zjadło mi 3 samce, a na ostatniej nie zjadło ani jednego samca i dała kokon. Czy udany? Zaraz się przekonamy. Dobra, jak wygląda kokon?
możecie zauważyć, że jest to no takie dosłownie kiwi. Tutaj jest masa włosków parzących, których za nic w świecie nie chciałbym dopuścić do kontaktu ze skórą. Kokon. Powiem wam, że jeśli chodzi o odczucia, wypada naprawdę świetnie. Wydaje mi się, że mogą być tam nimfy jedynki. Raczej nie ma tam jajek, raczej na pewno nie ma tam jajek. Ale tak naprawdę obraz na to, co tam w środku jest, da nam, wiecie co? Bezpośrednie otwarcie takiego kokonu. Zatem w tym momencie, uwaga, uwaga, otwieramy to kiwi. Posłużę się tutaj nożyczkami. Natnę lekko ten kokon tutaj. Pamiętajcie, żeby rozcinać takie kokony naprawdę uważnie. Każde uszkodzenie chociażby jednej nimfy może skutkować tym, że kokon totalnie się zaleje wnętrznościami właśnie tej jednej nieszczęsnej nimfy, no i może być cały do wyrzucenia. Co jest w środku? Ja już w sumie widzę. Czy chcę wam to pokazać? Myślę, że z wielką przyjemnością, ponieważ mamy w środku sukces. Tak właśnie wygląda smak sukcesu po kilkunastu godzinach spędzonych przy dopuszczaniu tego okropieństwa, przy setkach, jak nie tysiącach włosków parzących w układzie oddechowym na skórze. No i taki widok młodych Nandu Tripepi naprawdę bardzo mocno mnie cieszy. Zerkniemy tak naprawdę, czy ten kokon jest fajnie pozapadniany, czy jest tak zapłodniony w połowie, bo widzę tutaj parę jajek niestety suchych. Oczywiście wszystkie te jajka tak czy siak zostaną poddane inkubacji po to, aby wyciągnąć z niego maksimum z maksimum. No i co? Przygotuję sobie na nie drobny inkubator i tak naprawdę zobaczymy, jak wygląda całość tego kokonu. A jeśli chodzi o inkubator, to już dla wszystkich widzów standardowa procedura, natomiast nigdy mi się nie nudzi pokazywanie tego inkubatora. Mianowicie pojemniczek 250 ml. Upychamy sobie elegancko papierem. Robimy sobie tutaj takie swego rodzaju gniazdko dla tych gagatków. Tak to wygląda. Nie jest to nic skomplikowanego. No w tym momencie bierzemy jeszcze kulę. Rozcinamy ją jeszcze mocniej. Najfajniejsze do rozcinania takich kokonów są zdecydowanie nożyczki do paznokci. Są one bardzo dokładne. Bierzemy kulę i przesypujemy. Sami zobaczcie, ile tego tu się wysypuje ze środka. To są naprawdę tutaj setki nimf Nandu Tripepi. To jest tak, że często pytacie, ile taki pająk jest w stanie dać maluchów. I mój rekord, jeśli chodzi o ilość młodych w kokonie, należy do pająka z gatunku Lasiodora parachybana. I było to ponad 3000 sztuk. Tak wygląda wyczyszczony kokon. W środku już żadnej nimfy. Zawsze sobie zostawiam te obszędy. One generalnie przydają się do inkubacji innych pająków, na przykład często przy odbieraniu przedwcześnie kokonów. Używam sobie takich obszędów po to, żeby wsypać tam jajka, zaszyć ten kokon i po prostu przejść do dalszej inkubacji takiego no, przedwcześnie odebranego kokonu. Pozwólcie, że ściągnę sobie te rękawice, bo nie jestem do nich zbytnio przyzwyczajony. Jeśli chodzi o miejsce pracy, zawsze polecam wam po odbieraniu takich właśnie kokonów zebrać sobie całe jakby te pozostałości mokrą, nawilżoną chusteczką, ponieważ te włoski odpadają z tego kokonu i zapewniam was, że jeśli położycie rękę na takim czymś, to tak czy siak coś wam po prostu do palców wejdzie. Wygląd kokonu, bo to najpewniej was interesuje. No bardzo, mogę powiedzieć, obfity, udany kokon. Młodych jest tu zdecydowanie ponad 1000 sztuk. Jeśli ktoś by pytał o jakieś hurty, to podjąłem decyzję. Tak naprawdę zanim ten kokon odebrałem, że nie sprzedaję z tego kokonu w hurcie nic. Wszystko odkładam z tego na hodowlę, więc będzie co karmić. Nie chcę wyjść też na jakiegoś cwaniaka, bo to, że są tutaj nimfy pierwsze, to wcale nie oznacza, że jest to w 100% udany kokon. Taki kokon może jeszcze się zepsuć, może mi spaść, może się stać z nim milion różnych rzeczy. Natomiast Nandu to dosyć
silny rodzaj, jeśli chodzi o inkubację, więc często nawet nimfy dwójki całego tego rodzaju można nabyć zamiast L1. Teraz przekładam pająki do inkubatora, w którym spędzą one najprawdopodobniej kolejne 3 miesiące przy dobrych wiatrach. No więc przekładam je teraz do inkubatora. No i fajnie, torf mamy standardowo w moim inkubatorze wsypany. Pewnie wszyscy dobrze wiecie, jak buduję ten inkubator. Tworzę sobie tutaj taką wyrwę, jak już to ładnie w jednym z ostatnich odcinków ująłem. Wkładam tutaj pojemniczek 250 ml. Upycham torf dookoła i co następnie? Następnie taki kokon zamykam. Często pytacie mnie, czy ja tu mam jakąkolwiek wentylację. Powiem wam, że to w sumie jest dosyć kontrowersyjny temat, bo od jakiegoś czasu testuję właśnie taki inkubator, w którym nie ma wentylacji. Wiadomo, jeśli pojawi się grzyb, cokolwiek, na bieżąco to wymieniam. Natomiast jest to inkubator, który jestem tak naprawdę w stanie odłożyć na tydzień i do niego nie zaglądać. Oczywiście nie polecam wam tego, natomiast chodzi mi o to, że wilgotność w tym inkubatorze jest bardzo, na bardzo stałym poziomie. Jeśli cokolwiek w nim widzę, że zaczyna gnić, w moment to wyciągam i po prostu obserwuję, jak to tam wygląda. Jeśli chodzi o inkubatory, w których jest wentylacja, sama kartka papieru, te inkubatory są super, natomiast trzeba do nich codziennie zaglądać i zwilżać. Ja niestety często, tym bardziej teraz w momencie, gdy działa sklep i lecę naprawdę na wysokich obrotach, nie jestem w stanie zaglądać do wszystkich kokonów codziennie. Zatem tworzę sobie właśnie taki inkubator i tak samo jak w przypadku Pecyloterii, Nandu i tak naprawdę większości kokonów, które inkubuję, robię to właśnie w ten sposób. I czy zauważyłem jakieś złe skutki? Gdybym zauważył, najpewniej już bym tego nie używał. Z powodzeniem stosuję ten inkubator od, kurczę, 1,5 roku. Zatem sprawdza się świetnie i wbrew powszechnej opinii ta wentylacja nie jest mi tutaj potrzebna. Może ktoś stosuje, może nie, nie wnikam. Każdy ma swoje triki hodowlane. Ważne, że ten się u mnie sprawdza. Jeśli u was się nie sprawdza, no to po prostu u was się nie sprawdza, u mnie się sprawdza. No i cóż, ja z mojej strony polecam spróbować z jakimś tańszym kokonem, czy to jakiś Neoholotele, czy inny pająk właśnie z tym rodzajem inkubatora. Jeśli się nie sprawdzi, to po prostu przejdź do swojego patentu. Natomiast nie próbuję was wpędzić w maliny i tak samo jak ten kokon, tak i tamten kokon, który sobie siedzi grzecznie na regale z samicami. Jest to kokon metaliki, także fajnie inkubuje się bez wentylacji, zatem polecam. Zatem w dniu dzisiejszym z ogromną radością mogę nakleić taką naklejkę. I ten widok jest chyba dla mnie, tak jak wcześniej wspominałem, takim słodkim smakiem sukcesu. Powtarzam. Dopuszczenie w linka. I to było tak, że generalnie co kupiłem samca, to tylko raz zaznaczyłem, że samica była dopuszczana, ponieważ po prostu uznałem, że nie ma sensu dokumentować każdego dopuszczenia. Tak naprawdę nigdy nie byłem pewien, czy to dopuszczenie było. Tu jest raczej informacja, że samiec u samicy był, ponieważ ten gatunek bardzo długo specyficznie kopuluje, przynajmniej te samce, które trafiałem. Natomiast ten sam jest tutaj. Ogier jak trzeba. Pozdrawiam cię, Michał. To po twoim samcu. Sprzedałeś mi naprawdę kozaka, ale to już ci mówiłem. A tutaj nerwowa samica cały czas szuka. Cały czas szuka. Teraz bardzo ważną rzeczą jest ją mocno nakarmić, dobrze podlać po to, żeby się nawodniła, zebrała energię. No i najpewniej zebrała się do wylinki i na następnej wylince także liczę na taki kozacki kokon, byczku. I mamy tego głodomora. No i co? Będziesz jeść. No nie. Próbujemy z jeszcze jednym. Ale z tym także sobie poradziłem. Na odcinku z karmienia loch, jak to ładnie nazwałem, było właśnie karmienie tej samicy i była ona wtedy niedługo w sumie przed kokonem. Zatem te karaczane, które wtedy jej wrzucaliśmy, jak widzicie, no nie poszły na marne. Powoli zmierzam do końca odcinka. Jak widzicie, nie dograłem końcówki filmu ostatnio. Dogrywam ją teraz. Chciałbym zaprosić was wszystkich na giełdę, tak jak mogliście zobaczyć na początku banner, na najbliższe targi w Krakowie, które odbędą się na hali Tyszyr, hala Krakowia, jest to ulica Focha 40, odbędą się one w najbliższą niedzielę, czyli 14 lutego w Walentynki. Zakładam, że bardzo dużo z was nie wie co kupić w drugiej połówce, dlatego nie ma nic lepszego niż wzięcie jej na giełdę i kupienie jakiegoś wypasa. Zatem ja w tym momencie kończę ten film. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka i widzimy się w niedzielę na giełdzie. Hej!